skręcyło. Proszę, tutaj cała flotylla. Od lewej zielony Scout Kanadyjka, później Seagull, Solar jednoosobowy, tutaj Seaway, no. I no, kajak ma swoją szerokość zachowaną, jest zrobiony profesjonalnie. No i tutaj swing przerobiony przeze mnie na jedynkę. No zobaczymy, jak się spisze. No szałnia, no widać, że Seaway, no jest kawaj łódki, ale w miarę ładnie, zgrabnie wygląda, nie jest taki kolorowy. A kurde, stoi tak, że nie obejmuje wszystkiego. To nawet, a dajcie jeszcze Solar, to jest tak, to jest ten. Długość, one są odwrotnie, no. Tak wygląda Seaway w stosunku do Solara. I, dobrze, no i jeszcze zrobimy Seawaya do Scouta. No. Ale widać, że Scout no, robi wrażenie, bo jednak te walce są jakby dwa i niewiele mniejszej grubości niż jeden, jedna tuba Seawaya. Ale Adam, zrobiłeś to perfekcyjnie. Pałąki są takie tam białe, z takiej rurki jakiejś, nie rozszerza to zbytnio rewelacji. Super. No i Seagull, to no, rzadko w Polsce można coś przetestować, bo chyba mało jest tych kajaków. No jedyne, na pierwszy rzut oka to podłoga, kurczę, no jednak Airmata to Airmata. A łatwo z tego powietrze się usuwa, czy trzeba jakoś ugniatać? Aha, Tadek. Co tam? Podłoga, łatwo się powietrze wypuszcza z niej, czy trzeba ją ugniatać? Jakoś? Nic nie wyrytam. 3 minuty i zwijam kajak, bez problemu. Nagrywasz? Nagrywam. Nie, bo chciałem coś... I też jakieś komentarze do tego filmu? Tak, tak. No, możesz coś skomentować. Jesteś. To ja się o komentarz. Wszystko. Proszę, cała załoga. Ja gadam. Chyba tak bardzo nie miał obraca. Czy? Ale... Tym bardziej, że on tak troszkę schodzi do szpica z tyłu, no. I troszkę lepiej jak Solar trzyma kierunek. Solar teraz ma skek, to no. Dużo lepiej mu się płynie. Jak Henryk? Soluksie. Słuchaj, nic z niego nie wypada powiedzieć. Jak bardzo dobrze. Ale w miarę trzyma kierunek, nie? Przez ten skek. Później się z Adamem zamienisz. To zobaczysz, to powiesz, czy jest różnica, wiesz. W płynięciu. Pamiętam, że pisałeś, że tam ktoś do siebie przyjechał. Tak, i płynęli swingi. Płynęli sobie... No, wiesz co, tylko też problem był taki, bo płynęli trochę pod prąd, wiesz. I to już kompletnie, nie wiedzieli, co robi, nie? I to w dwie osoby to nie jest tak łatwo, bo samemu to jeszcze coś... Kropkę naciskam. Dobra, poczekaj, tylko ty do przodu, ja do tyłu i zawracamy. Właśnie jak minie. Jakby było cieplej, to można by było się na tą kaskadę pchać, ale nie będziemy ryzykować w zimie, nie? Krzysia już wywróciłem na progu. Padanica. Jak Henryk? Fajna rzeczka, nie? Uśmiech, proszę. Brakuje tylko albo śniegu, albo zieleni na wiosnę, no nie? W luku bagażowym Seawaya wygrzebuję zapasowe sprzęty. Teraz Ted próbuje, będzie próbował pływać Seawayem. No, robi wrażenie, ten kajaczek robi. No ale też nie czarujmy się, no nie ma wielkiego wyboru na rynku dmuchańców. Także konkurencji wielkiej nie mają. Scout tu na brzegu. Tu jest pierwowzór Seawaya. Seaway powstał na bazie swinga oczywiście. I zgodnie, żeśmy tutaj stwierdzili, że jednak bez tych pałąków kajak jest węższy, dużo lepiej się pływa. Proszę jak... Kant, wiesz, on troszeczkę patrzę, że tam jest...
kajak Tomka świetnie wygląda, nie jest taki szeroki, no jest po prostu coś jak seeker, o. Fartuch zrobiony z hula hop, znaczy no, obrzeże na fartuch z hula hop. Trochę zacięcia krawieckiego i proszę. Adam płynie na siglu. A, Tomek, to prawda. Adam na swingu mi się wspomina. Ale wiem, o co chodzi. Tak. Widzisz, to kręcę. Dobra. I zawrócimy na gramy z Seaway'a do tyłu, Grzesiu. Henry płynie na siłę. I Ted płynie Seaway'a. A weź trochę podwiosłuj do przodu, zobaczymy jak się dziób zachowuje. No mną to trochę rzuca jednak ten, moim mniej rzuca. Musiałbym trochę przepłynąć, żeby wiesz, tak, wyczuć tak, tak, go, ale powiem ci, że i tak ładnie idzie i on jest bez kegu, nie? Nie, ze skegi. Ze skegi. Ale odnoszę takie wrażenie, że mogę płynąć trochę bardziej przez to, że on jest mniej szerszy. No nie wiem, może to jest złudzenie, że bardziej tak jak kajakarz trochę, wiesz? Że jakby lepiej i łatwiej mi wiosło chodziło. Słuchaj, że ten ruch jest trochę bardziej prawidłowy. Słuchaj. Każdy centymetr szerokości robi swoje, co tu dużo mówić, nie? Bo trudno nam się w tej chwili sprawdzić we dwóch, jak się zamieniliśmy, jaka będzie prędkość, bo nie. On czuje jednak, że skegu nie ma i jednak nim bardziej rzuca. Tak, nie? Tak. Poza tym zauważ, że twoje siedzenie jest bardziej jakby na środku, w Seaway'u jest to troszkę przesunięte ku tyłowi, nie? Ted, wiesz co? Wszyscy w jednej takiej, a my płyniemy tyłem. Wszyscy równo, prosto. Tak. No i troszkę szybciej, żebyśmy widzieli jak te kajaki się zachowują do przodu. Pas tam właśnie, chodź zaraz. Muszę Grzesiek podniosłeś do tyłu, bo za chwilę wpadniemy na gałęzie. Niespodzianka. Jasiu, kontroluj tam sytuację. Wiosłujcie, teraz będzie najlepszy. Znaczy nakręcę, teraz będzie najlepszy. Ciężko, ciężko. No weź Seaway'a tak bardzo nagraj, bo... I wiosłujemy. O, teraz płynie. O, tutaj jeszcze może chyba z tej strony. Seagull. Ten dziób nie jest taki najgorszy, ten patent. Ale też idzie. Tomek, a tobie się nie wydaje, że jakbyś siedział troszkę bardziej z tyłu, byłoby łatwiej? Tak. To samo mówił niedawno. Na tym wyższe! No. Wiosłuj do przodu. O kurwa, bomba. O jaki płytu? Kurde. Ups. O, aha, nie da się wiosłować. Jest tak płytko. Ja. Jakiś mega rewelacji nie ma. Prawda? Nie ma rewelacji. No. Wielki. Ale przynajmniej Solara Swing, Seaway'a nagramy. Idą łeb w łeb. Ale Tomek świetnie zrobił ten pokład. Nie, no poza. Powiem ci... I to w jeden dzień, no. Ja tak jak dokładnie powiedziałem, tydzień bym coś stworzył, jakbym miał coś zrobić. Łowię, ja mam jeszcze jeden prototyp w domu. Wziąłem tego, no. Ja nie umiem. Ale tak, przez 10 sekund tylko. Ja jestem statystyką. Dawaj. Ty, pokażcie. Ja mam ręce połamane, miałem wypadek. Co? Ładnie? Pięknie. Grzegorz, weź ten. Do filmu tylko, równo z Basią. O, proszę. Też idzie jak burza. Pięć.
Pięknie. I jak długo się płynie solarem? Rewelacja. Tylko nie wiem, że lepiej jak kanadyjko. No. Lepiej, wygodnie. Wygodnie. I kolana nie bolą. Do Kanady to się trzeba przyzwyczaić. Czapeczkę staje i ten, nie? I jest nagranie, Damian, co robić? Tata tak robi, nie? I tak zapotuje i tak dalej, nie? Także widzicie, jak to jest naśladownictwo duże. Weź do tyłu, powiedz, do tyłu, do tyłu. Nie zrozumiałem. Jak na fala? Co? Tu jak na fala. Tam Grzesiek! Nie. No dobra. O, bardzo dobrze. Już byłem trochę w strachu, że cię na te pale zniesie. Tego właśnie płacnie. A tak, boję się, wiesz, bo przed całym tym cię obraca, wiesz, i duże ruchy i to nie zmienia wiele. Dopłynąwszy do mety, czyli do Osjakowa, pieczemy kiełbachę, kajaki już złożone. Już, już. I samochody czekają, aby nas zabrać. Już!